No nie wierzę, że ktoś się jakoś bardzo stęsknił za oglądaniem mojej miesiączki, ale prawda jest taka, że już od ponad 2 lat nic o niej nie mówię, ani jej nie pokazuję. Nawet YouTube wykosił moje filmiki z rekomendowanych w kategorii menstruacja. No i po 2 latach pora to zmienić, bo akurat z tej kategorii to najwierniejsi widzowie do mnie trafiali. Więc trzeba zawalczyć o ten target. Tak więc po miesiącach przerwy zapraszam na kolejny odcinek cyklu Moja Miesiączka. Ciekawe w ogóle, ile osób pamięta, że było coś takiego jak Moja Miesiączka. Jak ktoś nie ma pojęcia, o co chodzi, Moja Miesiączka to taki cykl, w którym co miesiąc podsumowuję swoje sportowe, głównie piłkarskie wojaże. Ale z racji tej długiej przerwy tym razem nie będę podsumowywał lutego, ale też zahaczę o styczeń i troszeczkę o grudzień. Tak więc zrobimy sobie takie mini podsumowanie zimy. A co królowało tej zimy na kartofliskach? Ja pierdolę! Tak, oczywiście chodzi o futsal kobiet. Coraz popularniejszy sport w naszym kraju. Wszystko dzięki udanym kampaniom marketingowym. Mi akurat przypadła do gustu ta prowadzona na meczach warszawskiego AZS AWF. Każdy kibic, który przyjdzie na mecze tej drużyny, dostaje bilet. Nie musi kupować, a dostaje. I ten bilet jest równocześnie takim kuponem zniżkowym na piwo i pizzę w najbliższej knajpie. No i nic dziwnego, że sztabom marketingowców udało się przyciągnąć kibiców na trybuny. Kurwa, jaka świnia. I to jakich kibiców? Elitę. Dyplomowaną elitę. Więc sytuacja wygląda tak, że na parkietach grają głównie studentki, a na trybunach absolwenci. Co, kończyłeś? UW? No. Wydział? Zarządzanie? Na trybunach nie brakuje również pana Adriana. Jemu też w życiu udało się wiele rzeczy skończyć. Pierdolniemy tą setę, bo to kurwa będzie ciepłe zaraz. Przepraszam serdecznie. No i w takim właśnie doborowym towarzystwie udało nam się tej zimy zobaczyć kilkanaście spotkań futsalowych. A w sympatycznej atmosferze oczywiście. Żywaj, zagryź, ugryź. Dawaj, dawaj, dawaj! Żywaj, zagryź, ugryź. A, słabsze kolano poszło. Żywaj, zagryź, ugryź. Ugryź, zagryź, zagryź, ugryź. No już wyjaśniamy, o co chodzi. To co, twój kolega kupił psa, który? Nazywał się jeden, dwóch bliźniaków. A, miał dwa psy, tak? Dwa psy, wilki. Zagryź i ugryź. To tak miał na imię? Na imię miały. Zagryź, ugryź. Ugryź, zagryź. Chodził na spacery, to? To wołał. Walka zażarta, ale nie przypominam sobie, by były jakieś groźne kontuzje. Najbardziej kontuzjowany to był dach. Na warszawskim AWF-ie zaczął przeciekać dach. No padał deszcz, no i po prostu przeciekało. Kurwa, robią mistrzostwa, nie wiedzą, że to nigdy nie padało. Jak rozwiązano problem? O! Panie, w miejscu, gdzie kapało, położono dywanik. To jest poważna pił. No i ta oryginalna metoda zadziałała do momentu, aż któraś z zawodniczek się o ten dywan chyba potknęła i przewróciła. No i spotkanie odwołano i zawody trzeba było przenosić do innej hali. Mi się bardzo podobała pewna sugestia, na Twitterze ktoś napisał, że najskuteczniejszą metodą walki z przeciekającym dachem jest po prostu odczekanie do momentu, aż podłoga zacznie przeciekać. Wtedy nie będzie żadnej kałuży na parkiecie. Była porada z Twittera, to jeszcze prośba z YouTube'a. Użytkownik cgp.pl napisał tak, że z całym szacunkiem, ale wypierdol ten futsal kopiecy ze swojego kanału. No i serio, mam wypierdzielić coś takiego? Ja pierdolę!
Dobra, to już chyba też się aż sam napiję, bo mnie nikt zasłyszy. Jeszcze jeden komentarz mi się przypomniał i tam było mniej więcej tak, że jak tak dalej pójdzie, to jeszcze niedługo na szachy zaczniesz jeździć. Hello! A ten komentarz to był chyba z tydzień albo dwa po tym, jak ja na tych szachach byłem. Akcja działa się w Katowicach. A w Katowicach dlatego, bo to jest przecież miasto mistrza Polski w szachach. GKS Katowice jest mistrzem. I to, co się w grudniu działo w Spodku, to najbardziej spektakularne wydarzenie w tym miejscu chyba od roku 98. Wygrałeś do totalnej bijatyki. Walczyli wszyscy kibice wszystkich klubów między sobą. Przyszły początkowe miały olbrzymie kłopoty z opanowaniem sytuacji. I co w tym Spodku było tym razem? Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych. Ponad 1200 uczestników. Szybkie partie. 3-minutowe. No i co, no słaba impreza? Te zawody staną się impulsem do jeszcze większego rozwoju sportu szachowego w Polsce. Ja się tak szczerze przyznam, że my tam pojechaliśmy w roli kibiców z kolegą Mogielem z serwisu 90minut.pl, ale był taki niecny plan, abyśmy w tych mistrzostwach Europy wystartowali. Pełni szczęścia potrzeba było rejestracji. No i akurat z tą rejestracją kilka dni się spóźniliśmy. Tak więc w tym roku wystartować w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych się nie udało, ale już za rok mistrzostwa są w Skopie. No i tam spróbujemy swoich sił. No i ciekawe, jak nam pójdzie tam z rejestracją, bo jak już wystartujemy, to mniej więcej wiem, jak nam pójdzie. Dobra, to teraz pora na piłkarskie szachy. Piłkarskie szachy, czyli po włosku na przykład calcio dilettanti. Calcio dilettanti to oczywiście włoski futbol amatorski. A dlaczego w ogóle ten włoski akcent? No bo akurat we Włoszech w ciągu ostatnich 3 miesięcy byłem chyba 5 razy. Tam troszkę się zwiedzało. Wenecję na przykład się zwiedzało troszkę. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierała bursztyny. To buja, ja pierdolę, weź tak się wykryń. Napol, Wezuwiusza się podziwiało, o. Dajcie mi! O kurwa! No i przy okazji oczywiście udało się znaleźć dobrą piłkę. O kurwa! No. Ja pierdolę! Ktoś napisał, że taki odcień trawy to mu się bardzo podoba. Czy to piłka plażowa? Jak już jesteśmy przy tych nawierzchniach, to zobaczmy dywan roku. Tak wyglądało boisko przed meczem 7 ligi w Frate Maggiore pod Napolem. A tak wygląda sędzia roku. Dlaczego sędzia roku? Bo stwierdził, że w takich warunkach można grać. A, okej, benissimo, okej. Powiedział, że sędzia powiedział, że grają. Wystarczyły drobne kosmetyczne poprawki. Czy wyobrażacie sobie mecz na takim boisku w polskiej lidze? O kurwa! No czasem może rzeczywiście ta nawierzchnia przeszkadza. O kurwa! Ale jak ktoś jest dobrym zawodnikiem, to proszę bardzo. A to jak wiesz, a ty robisz mecz ile? O kurwa, ja pierdolę! Ożeż, kurwa! Takie bramy strzela się w 7 lidze włoskiej, a może nawet 8, już nie pamiętam dokładnie. A kolejny wypierdziasty mecz we Włoszech, to ja trafiłem w Mediolanie, 9 liga. Zespół nazywa się Dragon Goal Mediolan. W tym meczu najciekawsze było to, że było w nim 0-0. Mecz 9 ligi 0-0. Kurwa. Na boisku nie działo się no nic, kompletnie nic.
Ale za to na trybunach? Takie właśnie show odstawili kibice zespołu Dragon Goal Milano. A jak już jesteśmy przy kibicach, to zajrzyjmy jeszcze raz do Neapolu. Tam też na trybunach się dzieje. Chyba Torino jest, taki ma kolorów. Mi najbardziej podobała się Kinder Strefa na meczu czwartej ligi w Neapolu. Co tam na meczach bawią się dzieci? Zaistniałą sytuację fajnie skomentował na kartofliskowym Facebooku Michał Brylowski, który stwierdził, że jak widać, neapolitańska mafia zwerbowała Robocopa. No i kontynuujemy wątek tego, co się dzieje na trybunach. To miała być naprawdę taka kibicowska uczta. Maroko. Zawsze chciałem polecieć do Maroko na futbol, zobaczyć te żywiołowe trybuny, no i poleciałem. Plan był taki, żeby pójść na mecz Ligi Marokańskiej w Marrakeszu. Miejscowa drużyna miała grać z zespołem z Casablanki. Takie naprawdę spore wydarzenie. I co się okazało? Że popieprzyłem terminy. I akurat w tym, w którym tam byłem, nie grała Liga Marokańska. Bo w tym czasie rozgrywany był Puchar Narodów Afryki. Ale nie ten duży turniej, który tam odbywa się co 2 lata chyba, czy co 4, nie wiem. Ale taki rezerwowy Puchar Narodów Afryki. Taki turniej, w którym drużyny wystawiają tylko zawodników z własnej ligi. No ale jeden mecz tego pucharu był akurat w Marrakeszu w tym czasie. I to jakie meczycho. Dwa najgorsze zespoły tego turnieju do tamtej pory. Mauretania kontra Gwinea. To był ostatni mecz w grupie, pierwsze dwa obie drużyny przegrały, tak więc było to spotkanie o pietruchę. I oni tak pełne 90 minut jechali. Co o tym Maroku można powiedzieć? A, że naiwny byłem i uwierzyłem przewodnikom, że w Marrakeszu pachnie przyprawami, pachnie kuchnią marokańską. Jeśli rzeczywiście tam pachnie przyprawami, to te przyprawy to jest mocz, kupa i spaliny. Generalnie w Maroku najfajniejszy jest moment wyjazdu, dlatego zostawiłem sobie ten wątek na koniec. No i to by było na tyle w tym odcinku ambitnego programu pod tytułem Moja Miesiączka. A, tam jest dosyć głośno, bo jakiś film kręcą. Odcinek nagrywany był oczywiście na stadionie, najpiękniejszym stadionie w Polsce. Stadionie RKS-u Marymont Warszawa. No i chciałbym tu wracać co miesiąc. Mam nadzieję, że uda się regularnie nagrywać kolejne odcinki. Tak, tu będzie stałe kartofliskowe studio miesiączkowe. Tymczasem dziękuję więc za oglądanie tych bzdetów i do zobaczenia. Jak zwykle zdarzyło mi się zapomnieć o jednym wątku. No nie wiem już, gdzie tam go wrzucić do środka, więc będzie tutaj na samym końcu. Bo jeszcze w Grecji byłem z panem kierownikiem. Co tam się stało, panie kierowniku? Tam największe emocje były w momencie, kiedy pan kierownik panu kierownikowi pękły spodnie na dupie. Portki poszły na dupencji. No i trzeba było kupić nowe portki. No pierwszy sukces już na koncie. Pan kierownik zmieścił się do przymierzalni. No pokaż się, że to ty tam jesteś. No pokaż się. Nie ma, nikogo nie ma. Ale dobrego futbolu też szukaliśmy. No jak się państwu wydaje, czy trafił nam się mecz dobry, czy taki sobie? No i pewnie myślicie, że nie udało nam się go znaleźć. A tu proszę bardzo. Zobaczcie ten rzut wolny. Orzesz, kur... To były jakieś amatorskie rozrywki, tak całkowicie przypadkowo namierzone. Po prostu przechodziliśmy obok i grali. A na deser, to będzie dobry deser. 6. Liga Grecka.
No i proszę zobaczyć, jak strzela się w szóstej lidze greckiej. I teraz już naprawdę do widzenia. Ja pierdolę!